No właśnie, wczoraj zakupiłem nową edycję kawy Italico Ristretto. Zobaczymy, co to za smak. A w skali, intensywności to jest skala największa 10. Wszystkie obecnie do tej pory kapsułki kawy, kawa, to była maksymalnie intensywność 6. Tutaj jest intensywność 10. No, zaraz zobaczymy, co to za kawa i jak będzie smakować. Oczywiście sam ekspres kupiłem już dawno temu, nie używałem go. Ostatnio go naprawiłem i będziemy zaraz próbować. Specjalna edycja Ristretto. Najlepsza to espresso i cappuccino. No, rzeczywiście zrobiłem sobie trochę więcej niż jedną dużą filiżankę proponowaną przez producenta tych ekspresów i w zasadzie tych samych kaw. Zrobiłem sobie taką jedną filiżankę i jeszcze trochę. I rzeczywiście jest mocna, fajnie. To będzie chyba kawa, którą jeśli nadal będzie w sprzedaży, to będę ją pijał, bo wszystkie inne są niestety dla mnie w smaku chyba zbyt łagodne. Ja wyszedłem na spacer z dwoma huskimi, nie? Tu jest jeden husky, a tutaj drugi husky. Tylko ten jeden bez smyczy chodzi. Ten turkusowy bardziej. Ej, husky turkusowy, jak masz na imię? Jak na ciebie wołają? A no tak, pieski nie mówią. Dobra. Dajesz radę? Co nie ćwiczyłeś? Zejścia stąd nie ćwiczyłeś. No to co, idziemy dalej? Tu miałam z tym największe problemy. Ty miałeś największe problemy? Tak, ale nie sobie troszkę się ogarnąłem. Tu chodzi. Trzeba tu wysiąść. Jaka mogę? No masz za krótkie nogi, co? Ja tak mogę. God damn it. No. Faktoza. A potrzymaj. Nie. Nie mogę wsiąść na to siodło. No tak. Dobra. No to jest, wiesz, to jest od 10 roku życia. Take my wife.
łatwiejsze. No. Oh.